dzisiejszych czasach, gdzie walczy się o każdy metr kwadratowy przestrzeni, jak najbardziej ma miejsce, ma rację bytu na polskim rynku. Sami poszukiwaliśmy ostatnio takiego rozwiązania do takiego małego mieszkania studio, ponieważ często jest tak, że jest problem z aranżacją, szczególnie jeżeli rozwiązania są tak, teraz często się to spotyka jednoprzestrzenne, gdzie połączony jest pokój dzienny z, na przykład z aneksem kuchennym i zaczyna brakować miejsca na wydzielenie sypialni lub nie chcielibyśmy na przykład eksponować łóżka przez cały dzień, żeby to pomieszczenie było uniwersalne, mogło pełnić funkcję zarówno salonu, miejsca pracy, nauki, ale też wypoczynku. Tutaj jeszcze też taką sferą wykorzystania takiego mebla, jak dla mnie, jest przestrzeń dla dzieci, pokoje dziecięce, młodzieżowe, gdzie często one nie są jakieś wielkie, jeżeli chodzi o metraż, i to udostępnia jakby dodatkową przestrzeń na zabawę, na naukę. Patrzę na to z punktu widzenia moich dwóch firm i dwóch działalności, i jako projektant, i jako osoba, która zajmuje się nieruchomościami. I jak dla mnie to jest odkrycie roku, bo właśnie ja takiej rzeczy szukałam do projektowania wnętrz dla naszych klientów, którym poszukujemy niewielkich mieszkań, to taki składany mebel do małej sypialni to jest po prostu strzał w punkt. Na pewno pierwszą grupą, taką naturalnie, która przychodzi do głowy, to są młode małżeństwa. Przychodzi dziecko na świat, muszą się przełożyć ze swoją sypialnią do drugiego pokoju, to na pewno zaoszczędzi bardzo dużo miejsca. Ale to jest też świetny mebel do pokoju gościnnego, gdzie nie potrzebujemy na co dzień dużego łóżka. Można złożyć, można wkomponować dalej w regał, w półki, no naprawdę bardzo fajne. Myślę, że świeżo powstających prywatnych akademikach, gdzie tam się bardzo zwraca uwagę na jakość wnętrza, na jej funkcjonalność, to też jest bardzo fajny mebel, więc ja naprawdę wróżę dużo dobrego. Ależ oczywiście, że tak, bo to są takie podstawowe, neutralne kolory, które w tej chwili są modne, do których można mnóstwo rzeczy dobrać. I nawet wokół tego w ogóle sobie zbudować aranżację, także bez najmniejszego problemu. Oczywiście, żebym kupiła. Odwiedzają mnie dzieci, potrzebują miejsca do spania, więc jako takie okazjonalne spanie to też by była fajna rzecz. Generalnie nie zajmuje mi miejsca, ale jest. Ale z drugiej strony zawsze myślałam o tym, że gdyby mi przyszło nawet wynajmować mieszkanie i mieć tylko jedno pomieszczenie, jakąś tam niedużą kawalerkę, to zdecydowanie to by był pierwszy mebel, który byłby kupiony.